Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam premierową grę Rambo The Video Game, która jest na podstawie trzech filmów o żołnierzu Johnnym Rambo. Myślę, że Johnnego Rambo nie trzeba wam przedstawiać, bo większość z was filmy z jego udziałem widziała. Ja tak samo widziałem wszystkie filmy, oglądałem je chyba z milion razy. Jeśli chodzi o tą kwestię, to bez wątpienia jest to film kultowy, ponadczasowy i nie trzeba go nikomu przedstawiać. Grę osobiście sam nie kupiłem. Zazwyczaj takie gry, dosyć słabe, średnie, pożyczam sobie od swojego znajomego, który to kupuje praktycznie większość gier. Stać go na to, jego sprawa. Zawsze mamy też możliwość wymiany jakichś gier i zawsze jak jakiś pożyczam średni tytuł, po prostu daję wam jakąś swoją gierkę i w ten sposób się wymieniamy, aby każdy z nas mógł przetestować po prostu większą czy też mniejszą bibliotekę gier. No i pożyczyłem sobie dzisiaj od niego Rambo. Co mnie zdziwiło, zazwyczaj jeśli jest jakaś gra średnia, najpierw on sobie ją przechodzi, potem ja dopiero od niego pożyczam. W tym przypadku było to troszeczkę inaczej. Ja wiedziałem, że kupuje Rambo, mówiłem mu, że ten tytuł zapowiada się słabo. Kupił na swoją odpowiedzialność, mówi, że jest fanem Rambo, spoko. Kupił sobie tą grę i mówię, no pewnie jak przyjadę z nart, to wam tą grę zaprezentuję. No bo zanim przejdzie, zanim sobie to ukończy, zanim ja wrócę, nie będę po prostu miał czasu wcześniej wam je zaprezentować. Więc mówię, po tygodniu pewnie jak nikt na YouTubie nie pokaże tej gry, pożyczę sobie tą grę od niego i zaprezentuję. Dostałem, kurczę, od niego wiadomość, że mogę do niego przyjechać po Rambo, bo on ją ukończył. Świetna gra, ale niestety zbyt krótka. No oczywiście to była beka, robił sobie ze mnie jaja, a ja jak głupi po prostu pojechałem. Cieszyłem się, że jeszcze dzisiaj będę premierowo tą grę wam zaprezentować. Zainstalowałem grę na mojej konsoli. Jest to wersja na Xboxa 360. I powiem wam, dostałem ataku śmiechu, zażenowania i wszystkich negatywnych emocji, jakie mogą zawładnąć graczem. Grałem w mnóstwo gier na Xboxie 360, mnóstwo gier na PC-tach i mnóstwo gier na innych konsolach. Ale tak słabej produkcji na czasy, w których została wydana, dawno nie widziałem. Gra została wydana przez polskie, krakowskie studio, które miało licencję, miało świetną licencję, bo naprawdę Rambo jest kultowym filmem. Mieli licencję, mieli historię, bo w takich grach, które są na podstawie tutaj filmów, nie trzeba, naprawdę nie trzeba w ogóle żadnej historii tworzyć. Musieli tylko dopracować gameplay, fizykę gry i żeby wszystko do kupy razem zebrać. Niestety zawalili totalnie z mojego punktu widzenia i stworzyli grę, która w 2014 nie powinna się w życiu ukazać w wersjach pudełkowych, a tym bardziej nie za takie pieniądze, za jakie ona jest do kupienia. Gra na półkach sklepowych jest do kupienia na PC-ta za 100 zł, na konsolę za 150. To jest naprawdę tak ogromna suma w stosunku do tego, co gra nam oferuje, że głupotą jest kupowanie gry, nawet jeśli jesteście fanami tego filmu. Naprawdę gra jest bardzo słaba i co ciekawe, co mnie najbardziej rozczarowało, to to, że to nie jest FPS. Ja tą postacią, którą tutaj gram, w ogóle nie kieruję. Taki typ rozgrywki, taki gatunek nazywa się tak zwany, to jest celowniczek. Jest to rally shooter, czyli taka nasza postać po prostu porusza się sama. Ona wszędzie chodzi sama, zatrzymuje się sama. Ja tylko tutaj za pomocą mojego wskaźnika mogę decydować, gdzie, w którym kierunku strzelam. Mogę zmieniać broń, ewentualnie mogę rzucać granatem. Czasami zdarzają się w tej grze też quick time eventy, gdzie muszę wcisnąć jakiś przycisk w miarę szybko, aby kogoś zabić, kogoś obezwładnić, czy coś w tym stylu. Nikt nie powiedział, bo ta gra została zapowiedziana już bardzo dawno temu. Miała być w 2012 roku, została przełożona, ale nikt, dosłownie przynajmniej ja, a śledzę rynek gier naprawdę dosyć szczegółowo, nikt z twórców nie zapowiedział, że to będzie taki typ rozgrywki. Każdy myślał, że to będzie FPS, że będzie fajna rozgrywka. Mimo słabej grafiki mogłaby być naprawdę bardzo fajna rozgrywka, ale tym sposobem naprawdę pokrzyżowali jakiekolwiek nadzieje w tym, że tą grę ktoś kupi. Bo jeśli ktoś tą grę kupi, naprawdę musi być ogromnym fanem, ewentualnie śledzi rynku gier wideo i nabrał się na fajną okładkę gry, na to, że jest to gra na podstawie filmu. I jak widzicie, cutscenki też są bardzo słabe. No ja sobie nie wyobrażam, żebym, wiecie co, naprawdę wstyd mi by było, gdybym był tutaj twórcą gry, czy producentem, czy wydawcą, aby tą grę wypuścić w wersjach pudełkowych.
bo ta gra nie jest do końca tak zła, jak mogłoby się wydawać. Ale ta gra po pierwsze powinna być tańsza, ta gra powinna wyjść w wersji arcade na rynku Xbox Live, PlayStation Network czy Steamie, a nie w wersjach pudełkowych. Tak naprawdę żądając znaczy no nie żądając, bo każdy kupuje co uważa za słuszne, nikt nikogo nie zmusza do kupowania gier, ale naprawdę, jeśli chodzi o tą gierkę, to jest to, jeśli ktoś tą grę kupi, to wyda najgorzej, jak w jakikolwiek sposób może tutaj swoje pieniądze, bo naprawdę już wolałbym te pieniądze po prostu oddać komuś, niż tracić na taką grę, którą tutaj widzicie. Nie jest to zła gra, kiedy ona by kosztowała przykładowo 10-15 zł. Byłaby na Steamie, na PlayStation Network, na Xbox Live. Ale ona wyszła w wersji pudełkowej. Trzeba naprawdę, nie wiem, co mieć w głowie, żeby w 2014, bo to też jest bardzo ważne. Bo jeśli ta gra by wyszła w 2000, przykładowo pierwszym, drugim, byłaby fajną gierką. Ale jest rok 2014 i dobrze wiecie, ja nie jestem osobą, która zwraca uwagę szczególnie w grę na grafikę i tak dalej, ale gameplay musi być udany, to musi wszystko ze sobą współdziałać, to wszystko musi być naprawdę dosyć dobre, jak na grę w 2014 roku. I powiem wam szczerze, że ograłem mnóstwo gier w swoim życiu, bo gry są moją pasją od bardzo dawna, ale w tak słaby tytuł nie grałem bardzo, ale to bardzo dawno. Oczywiście jak już pożyczyłem grę, oczywiście kumpel sobie zrobił ze mnie bekę. Pierwszy raz mu się coś takiego udało. Ja mu uwierzyłem, że gra jest naprawdę fajna i cieszyłem się, że będę mógł wam pokazać ją. Okazało się, że zrobił sobie po prostu ze mnie jaja, ale ja zazwyczaj nawet jak mam okazję, jeśli ja po prostu tą grę już mam, to ja wam chcę ją pokazać. Chcę wam po prostu pokazać, jak ta gra wygląda, abyście nie skusili się na fajną okładkę, na to, że jest gra na licencji Rambo i tak dalej, i tak dalej. Gra trwa jakieś 2,5 godziny, z tego co mi mówił właśnie kumpel. W 2,5 godzinki sobie tą grę ukończył. Nawet nie wiem, czy on ją całą przeszedł z tego, bo mówił, że gra trwa 2,5 godziny, więc nie wiem, czy on ją całą ukończył, czy po prostu się zniesmaszył na samym początku i tą grę tutaj już tutaj sobie odpuścił na starcie, ale gra jest słaba, naprawdę gra jest bardzo, bardzo słaba. No niestety twórcy nie postarali się i ode mnie należy im się kopniak w tyłek za coś takiego, że wypuścili to, bo mogli to wypuścić zupełnie w innej formie i co najlepsze, oni jeszcze planują DLC do tej gry. Mam nadzieję, że ono będzie darmowe, bo jeśli będzie to DLC płatne, to naprawdę chyba tylko achievement hunterzy po prostu tą grę kupią dla jakichś łatwych osiągnięć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tą grę kupił właśnie tutaj za cenę pełną. Dlatego też cieszę się, że mam możliwość przetestowania mimo wszystko, że miałem możliwość przetestowania tej gry, powiedzenia wam, jak ona się sprawuje, jak ona działa, o co w niej chodzi i dania wam jakiejś tutaj mojej opinii. Mamy oczywiście jakieś tam tryby spowolnienia, kiedy tutaj ma nasz Rambo jest w furii, ma nielimitowaną tutaj amunicję, wtedy tryb jest spowolniony, tutaj łatwiej wszystko jest wszystkich przeciwników zabić, ale to jest nic praktycznie, naprawdę gra jest bardzo, bardzo po prostu słaba. Też prosiłbym was, abyście nie oceniali tego filmiku pod komentarzem łapkami w dół za to, że gra jest słaba, a docenili to, że takiego krapa byłem w stanie wam pokazać, że byłem w stanie podzielić się z wami opinią, że byłem w stanie was przestrzec przed tą gierką. To by było tyle, bo chyba o grze już więcej nic nie trzeba mówić. Tutaj wystarczy powiedzieć, że gra jest słaba i powinna być wydana w wersji Xbox Live Arcade. Powiedzmy to za 10 maksymalnie złotych. Wtedy mógłbym coś o tej grze pozytywnego powiedzieć. To jak mówię, wy postacią nie sterujecie, ona z góry sama nam narzuca, gdzie mamy iść, co mamy zrobić, my tylko strzelamy w przeciwników, którzy pojawiają się na naszym ekranie. Dobra, to by było tyle. Jeśli docenicie to, że takiego krapa dla was nagrałem, zostawcie łapkę w górę i być może tym filmikiem zaczniemy serię granie w krapy. Pokażę wam jakieś inne gry, które być może są słabsze, bo zazwyczaj takich gier trzymałem się z daleka i też za dużo jakieś tam krapy nie miałem okazji zagrać. Jeśli znacie inne krapy, dajcie znać, stworzymy serię Zagrajmy w krapy, bo czasami naprawdę nie wiem, czy płakać, czy się śmiać, chyba bardziej śmiać z tego, co twórcy chcieli nam daną grą tutaj przekazać. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!